Drogie panie, witam was serdecznie. Ewuniu i Elu. Cześć. Cześć. Dzień dobry, witam. Ewuniu, sesja bis. Na bis. Tak się złożyło. Tak się złożyło. Tak się złożyło, ale no może właśnie dlatego, że tamta była razem z Turką i dlatego po prostu Zobaczymy. może tam u mnie trzeba coś zajrzeć oddzielnie, no. Zobaczymy. Nie będziemy wróżyć z fusów. Wszystkiego się dowiemy krok po kroku. Nie będziemy wróżyć z fusów, ale ogólnie powiem, że bardzo, bardzo pomogła tamta sesja dla tych, jeżeli tutaj udostępnimy, to dla tych, co by oglądali, no to naprawdę jest na plus u Paulinki bardzo, u mnie tak samo bardzo, także no jesteście cudowne po prostu. No i co tu Ty więcej, jesteś dziękuję. cudowna, to była wasza praca. My wam trochę No, towarzyszymy. dobra, Ewuniu, dzięki. zaczniemy od ciebie. Punkty mamy omówione, czyli te wszystkie formalne rzeczy mamy ze sobą, także zaczniemy od ciebie. Ciebie wprowadzę w indukcję. Twoim zadaniem jest tylko się wyluzować, zrelaksować i dać się poprowadzić. Nic więcej. Oczywiście. Wszystko, co do ciebie przychodzi, jako informacja, myśl, obraz, odczucie, wszystko to może okazać się ważne, więc nie racjonalizujesz, nie tłumaczysz, po prostu, jeśli będziesz mi mówiła, wszystko to, co przychodzi, to będzie super. Dobra, fajnie, dzięki. Czy teraz jest dobrze? Jest bardzo dobrze. Widzicie mnie? Tak. Okej, dobra. Elunia będzie przy tobie od samego początku. Dzięki. To teraz weź kilka głębokich oddechów. W taki sposób, że nabierasz dużo powietrza. Troszeczkę obniż, kochanie, mikrofon, żeby. Tak. O. I z wydechem wypuszczasz. Teraz, Ewo, policz od 1 do 3. I na 3. Pójdziesz bezpośrednio do przyczyny problemów z żołądkiem, do ezoterycznej przyczyny. 1, 2, 3. Co widzisz, Ewoniu, albo co czujesz? Wycieszyłam się bardzo, taką błogość i wiesz co, teraz mi się pokazuje jakieś takie oko patrzące na mnie. Bardzo dobrze. Jak wygląda to oko? Takie normalne jak ludzkie, jedno oko. To zrób krok do tyłu. Drugi krok do tyłu. I oczy mi latają. Dobrze, to dobry znak. To znaczy, że jesteś głęboko. Teraz popatrz na to oko z perspektywy. Zobacz, do kogo należy to oko, które ci się przygląda. No nie, nie widzę, kto to jest, ale oczy mi tak latają. Dobrze. Jak się czujesz w obecności tego oka? To znaczy normalnie, tylko mi tak wszystko, oczy te tak mi latają, jakby mi się aż otwierały, a mam zamknięte, a tak jakby mi tutaj. Ewuniu, to jest normalne. To jest taki stan No nie relaksacji, wiem. który właśnie tak wygląda. Nie, no jest, ja wiem, super. Nie zwracaj uwagi na oczy. Popatrz, czy możesz zobaczyć siebie. Siebie na poziomie subtelnym. Popatrz na swoje stopy. No nie, tego to nie widzę. To wyciągnij przed siebie obie ręce, swoje energetyczne i obejrzyj swoje ręce. Nie. Widzisz swoje ręce? Nie, nie widzę. To jeszcze zobaczymy i spróbujemy jednej rzeczy. Powiedz w taki sposób telepatyczny do tego oka. Zadaj mu pytanie, kim jesteś?
posłuchaj odpowiedzi. Nie, nie słyszę. Nie słyszysz. Teraz pokaże ci się Ela. Podejdzie do ciebie. Elu, rozpoznaj Ewę. Podejdź Tak, do niej. jest Ewa. Możesz jej dotknąć, jeśli Ewa pozwoli. Czy zobaczyłaś? Tak, Ewo, czy zobaczyłaś Elę? nie, nie zobaczyłam. A czy Ciągle poczułaś? gdzieś tam mi te oko się rozmazuje. To zatrzymaj je. Elu, powiedz, jak widzisz Ewę. Bardzo przeciemnioną, zakurzoną, dosyć ciemną. A czy ty widzisz to oko? Znaczy, wiesz co, pojawiło mi się. Pojawiło mi się. To wygląda, wiesz co, jak oko. Jak to się nazywa, to oko takie. Illuminati Ten takie? symbol taki jakiś. To oko takie, co napiera wpisane jest piramidę, tak? Właśnie, tak. Aha, Zapomniałem, jak to tylko się nazywa, wszystko to oko. widzące oko. Dokładnie. Okej. No dobrze, jest tam teraz? Wiesz, co jest w jej obszarze? No dobrze. Widać, że oddziaływuje na nią w jakiś sposób. Okej, to najpierw zapytamy Ewy, jak się ma, i skąd ten kurz na niej. Mówi, że ostatnio nie czuje się tak komfortowo. Więc nie czuję się komfortowo, więc skąd ten kurz? To zabrudzenie. Mówi, że pojawił się, zaczął się przyklejać. Do czego się zaczął przyklejać? Do całej niej. Czy jest jakieś szczególne miejsce, które sobie upodobało ten kurz, które zbiera ten kurz? Głowa i korpus. Okej. Głowa i korpus. A czy widziała już to oko wcześniej? Mówi, że tak. Często je widuje? Teraz już nie, ale widywała je często. Czyli teraz rzadziej? Teraz rzadziej, zaczęło się znowu pojawiać. Okej. Jak często się teraz pojawia? Teraz prawie codziennie. Okej, a kiedy. W różnych odstępach czasu, w różnych porach dnia. I za każdym razem, kiedy się pojawia to oko, to czy coś się z nią dzieje? Czy coś się zmienia? Tak. Mówi, że tak. Jakby traciła pole widzenia. Jakby była zdezorientowana. Jakby odczuwała, że coś się wokół niej dzieje, tylko nie wie co. Jasne. A czy chciałaby dowiedzieć się, co się dzieje? Sprawdzić. Tak. Czy to oznacza, że wyraża zgodę na pracę dla siebie, ze sobą, nad sobą? Tak. To pierwsza rzecz, jaką w związku z tym bym zaproponowała, to jest sprawdzenie tego oka, obejrzenie go sobie i zobaczenie, na co patrzy to oko. Chciałaby? Tak. To oko ją Dobrze. przeraża trochę. To oko zatrzymuje. Podaj jej rękę i zróbcie taki tour dookoła oka. Zobaczcie, jak wygląda z każdej strony, od góry, od dołu, z każdej strony, tak żeby trochę oswoić się z tym widokiem. To wygląda jak jakaś projekcja. To jest bardzo fizyczne. To wydaje się bardzo fizyczne, trójwymiarowe. Bardzo namacalne, ale to jest projekcja. Taka bardzo, powiedziałabym, zaawansowana. Tak jakby ktoś po prostu zrobił takie oko, ale jakby rzucał światło na to oko, że ono wygląda jak żywe. Okej, to teraz stańcie w taki sposób, żeby zobaczyć, czy to oko w ogóle widzi. Przez to oko są pobierane informacje.
o tym, jak ona wygląda, gdzie się znajduje, w jakim jest stanie. I ma to ją jakby, nie to, że zahipnotyzować, ale omamić i dezorientować. Czyli oko w pewnym sensie widzi. Tak, Widzi, w pewnym zbierając sensie. informacje. I te informacje pobierane są i idą sobie dokądś. Skoro jest projekcja, to też jest to urządzenie, rozumiem. I to Idzie urządzenie. do głównej kwatery. To idziemy do głównej kwatery. Trzymacie się za ręce i bezpośrednio tam. Jesteśmy wewnątrz. Pomieszczenie dosyć pokaźne. Jest sporo urządzeń. Mnóstwo migających światełek, ekranów. Mnóstwo jakichś przycisków i joysticków, bym powiedziała, bo nawet nie wiem, jak to nazwać. Podejdźcie do tego urządzenia, które projektuje to oko. Tak, stoimy. Obejrzyjcie, jak to działa. Możecie obie dotknąć i sprawdzić jego funkcję i jakie informacje zbiera. Do projekcji tego oka jest wykorzystywana energia, częściowo jej, ale wymieszana z innymi. Co projektuje? Jakby programuje ją. Czyli nie tylko zbiera informacje, również programuje. Programuje, bo to silnie oddziaływuje na jej głowę, dlatego ona jakby nie może zobaczyć. Jakby miała osłabione pole widzenia. Jakby mówiło jej, co ma widzieć, co ma słyszeć, co ma myśleć. Czyli co ma widzieć? To przychodzi do mnie, czego ma nie widzieć. Czego ma nie widzieć? Przychodzi do nas z rzeczywistości. Taką, jaka jest. Wszystko jest patrząc jej oczami, wszystko jest takie bardzo zamazane, niewyraźne. Jakby zlane. Ciężko odróżnić, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest namacalne, a co nie jest namacalne. Okay. A jak z innymi zmysłami? Czy na inne zmysły również oddziaływuje, również programuje? Na uczucia. Bo ten kurz jest też w jej korpusie. Ten kurz przychodzi do mnie, to jest ta energia, która jakby przechodzi przez to oko. Okej, okay. Czy już wiemy skąd ten kurz, skąd to zabrudzenie? Dobrze. Co Ewa na to? Ewa jest zaskoczona. Dlaczego? Mówi, że wcześniej nie widziała tego w ten sposób. A jak to Nie widziała miała pojęcia, wcześniej? że coś takiego jest. Jak to będziemy wiedzieć? Tak, będziemy wiedzieć, jak działa to urządzenie. Jak zakłamuje jej rzeczywistość. Dobrze. Jak widziała to wcześniej? Jak rozumiała swoją sytuację, swoją rzeczywistość wcześniej? Właśnie nie bardzo rozumiała. Jakby ona mówi, że pojawiały się w jej głowie jakieś myśli, jakieś pomysły, I to które właśnie bardzo chce chciała realizować. No właśnie, i to tego szukamy. Te myśli, te pomysły. To miało, ona mówi, miało na celu ją ukierunkowywać w odwrotnym kierunku niż powinna, Jakie niż konkretnie powinna myśli, iść. jakie konkretnie myśli i pomysły? Przede wszystkim, że nie zasługuje, że nie jest ważna, że jest ważniejsze coś innego niż ona. Że ma jakby odstąpić od siebie, że ma przestać, że ma zająć się czymś innym, na przykład. Że coś jest ważniejsze. Okej. I chcę dalej kultywować
ten kult, tak można go nazwać w sumie, ten program. Ona mówi, że nie, bo to jest tylko czapa tego, co kryje się pod spodem. Dobrze, to ściąga tę czapę. Boże. Obrała to jak cebulę. Bardzo dobrze. Bo to się bardzo przekładało na jej fizyczne życie. To nawet ja o tym wiem. Nie będąc obecna w fizycznym życiu Ewy. Że zawsze jest na samym końcu. Zawsze wszystko i wszyscy są najważniejsi. Rozumie skąd to teraz? Że nie wynika to z jej rzeczywistości, ani z jej głębi. Tylko można to obrać, zdjąć jak cebulę. Co jest pod tymi warstwami cebuli? Co odkrywa teraz? Mnóstwo czarnych punktów. To są jakby... można to porównać do robali, które wżerają się w nią. To są jakieś programy. Ale po części to jest też technologia. One mają świadomość, czy to są jakieś roboty, jakaś technologia, coś sztucznego, syntetycznego? Co, ja mam wrażenie, że to jest coś sztucznego, bo to nie ma swojej świadomości. To jest nakierunkowane tylko na coś. Czyli pod programem, że nie zasługuje, że nie jest ważna, że coś innego jest ważniejsze, jest mnóstwo innych programów. Tak. To również te programy sobie uświadamia. Krok po kroku. Odkrywa swoją rzeczywistość. Jeżeli ją odkryje, będzie mogła ją zmienić według tego, jak jej się będzie podobało. Jak programują ją te robale? Że świat jej potrzebuje, ludzie jej potrzebują. Są tam jeszcze programy. Jeszcze jakby programowanie jej już na traumy i choroby. To nie jest tylko to, że ona nie zasługuje. Jest program bólu w głowie. I ten właśnie jej ból fizyczny zaczyna się właśnie w głowie poprzez program. Okej. Ja tak patrzę, że to jest całe spektrum. To nie jest tylko jeden kierunek. To jest jakby jeden wielki zbiór programów, które dotyczą wszystkiego, co jakby co przedkłada się w jej życiu. Dobrze. Znalazła to w sobie. Te programy. Czy to działa wspólnie z tym okiem, z tą projekcją, z tym takim programem 3D, który ją zakurza, zabrudza? Mam informację, że tak. W dużym stopniu. Że tak. No dobrze. Czy oprócz tego projektora oka są jeszcze inne ważne miejsca w tym centrum dowodzenia, czy cokolwiek to jest? Tak. Jest jedna część pomieszczenia, która zajmuje się wyciąganiem jej energii. Skąd? Tu mam narządy płciowe. Okej. Ewa teraz zatrzymuje to wszystkie urządzenia. Po prostu. Zatrzymuje. Projektor niczego nie wysyła jej, ani też niczego nie zbiera. To urządzenie do wyciągania jej energii przestaje działać. Wyjdźcie stamtąd. Wróćcie do miejsca, w którym zaczęłyśmy pracę. Jesteśmy. Dobrze. Ewo, jak się czujesz teraz? Ja? Dobrze. Dobrze się czuję, chociaż mnie zdrygało parę razy. Czy coś widzisz? Czy coś wizualizujesz? Nie bardzo. Czy kiedy powiedziałam, żeby zatrzymać te wszystkie urządzenia, zostały zatrzymane, czy coś poczułaś, czy coś się zmieniło? Znaczy to tak już tego oka tak nie widzę w ogóle. Takie jaśniejsze, takie coś mi tam przefalowuje się coś. To zobacz, co to jest, to jaśniejsze, co ci się przefalowuje.
dotknij, sprawdź, zobaczymy, może dotyk masz bardziej czuły, bardziej otwarty jako kanał. Znaczy coś jakby rozjaśniało to oko, bo ono tam gdzieś jeszcze cały czas, ja go tak bardziej po prawej stronie czuję, ale było wtedy tak ciemno, a teraz jest takie coś, przechodzi tam na niego i ono tak się zamazuje, znika. Jakby troszkę się jaśniej zrobiło, niż takie było ta ciemność, ale tak to nie. Dobrze. Okej. Okay. Elu. Wszystko teraz zmrażacie. Zatrzymujecie jakby nawet nie w pętli czasowej, taką stop klatkę robicie. Bo pójdziemy teraz do przeszłości. Dokładnie do momentu, kiedy kończy się pierwsza sesja Ewy. Idziemy. Jak widzisz końcówkę sesji Ewy? Widzę ją jasno. Dobrze. Rozpromieniona. Jasna. I czy jest sama? Wychodząc, jest sama. Okej. Okay. Jest sama. I jasna, i rozpromieniona. Tak. Na tyle, ile ona powiedziała, że jest w porządku. Co to Dla niej to znaczy? było w porządku przychodzić do mnie. Ona mówiła, że ona się dobrze czuje z tym rozpromienieniem. Dobrze. I czym I że dla niej to jest w porządku. że dla niej to jest w porządku. Ewuniu, co chciałabyś powiedzieć? To znaczy, ja chciałam powiedzieć, że jak właśnie to oko mi się pojawiło, to wiesz, to już dawno, dawno przed, zanim tam na sesję się zdecydowałam, to ja go właśnie czasami, jak zamykałam oczy, to musi być dłuższy czas, bo ja widziałam ile razy, jak zamykałam oczy, te oko, także Tak, kochanie, no sprawdzimy według to mnie tak zaraz. wychodzi. Zobaczymy, skąd to oko. Czyli widziałaś już, widywałaś je wcześniej. Tak. Dobrze. I idziemy jakby śledząc Ewę aż do momentu, kiedy coś się wydarza, coś się zmienia dla niej. Elu. Obserwujesz ją. Jest jasna, jest dla niej w porządku i do ważnego momentu. Ona, nie wiem, coś się wydarza na zewnątrz. Kogoś spotyka. Przychodzi do mnie. Ja Okej. widzę tą osobę za filarem. Obserwujesz i obserwujesz, co się dzieje. Bardziej nas interesuje, co się dzieje energetycznie pomiędzy Energetycznie, z Ewą. bo ja widzę ich w dwóch takich tych, na dwóch poziomach. Ta osoba jest dosyć ciemna. Ewa jakby przejęła się troszeczkę, jakby chciała dodać otuchy w tym sensie. Chciała jakby pocieszyć. Ewo, czy kojarzysz taką sytuację niedługo po sesji? No właśnie, pamiętasz, pisałam wtedy nawet do ciebie, że tutaj tak mnie rozwaliła taka sytuacja. Tutaj tam z sąsiadem była, ale no nie wiem, czy to właśnie o to chodzi, ale Jak od tego czujesz? momentu się źle poczułam właśnie. Okej. Takie wróciło mi takie coś, właśnie takie te lękowe, Dobrze. takie coś. Dobrze. Co się wydarzyło, Elu? Chciała dodać otuchę, ale co energetycznie się wydarzyło? Jakby przyjęła znowu coś. Ona była bardzo otwarta, ona jeszcze była, nie wiem, w tym procesie, tym takim, nie wiem, uczenia się samej siebie. Tak jakby miała jeszcze słaby punkt w sobie. Szukamy tego słabego punktu.
Jest w głębi klatki piersiowej, obok serca. Okej. Dobrze. Mamy słaby punkt. Była metabolizacja, jeszcze była wrażliwa, otwarta. Co się wydarzyło? Energetycznie z Ewą. W trakcie tego spotkania, co przyjęła? O to pytam. Już o konkretne. Wątpliwości, jakieś wątpliwości, smutek. Jakiś smutek przyjęła do siebie. Okej. Dobra. W którym momencie pojawia się oko? Po raz Oko pierwszy pojawia po się sesji. zaraz, jakoś zaraz niedługo po tym. Niedługo po tym spotkaniu zaczęło się pojawiać to oko na nowo. Co umożliwiło temu oku się zbliżyć w ogóle? Pojawić w jej przestrzeni. Rozprzestrzenienie się tego, jakby uaktywnienie się na nowo tego uśpionego programu, Tego słabego punktu. tego słabego punktu. On się uruchomił, bo pojawiły się wątpliwości i smutek. Tylko, że to uruchomiło się teraz z potrójną siłą. To tak jakby dostała takiego przysłowiowego kopniaka w tyłek. Okej. Okay. No dobra. To wracamy do dziś. Czy Ewa jest na tyle otwarta i gotowa, żeby odnaleźć swój słaby punkt? Mówi, że tak. To zagląda do środka sama najpierw. Trzeba mieć bardzo dużo odwagi, żeby samemu wejrzeć w siebie, nie w poszukiwaniu tego, co najfajniejsze, najmocniejsze, tylko żeby znaleźć swoją słabość. Ona mówi, że to bardzo boli. Dlatego tak trudno jest tu dojrzeć. I w ogóle zdecydować się, żeby tam zajrzeć. Tak, mówi, że ona ma świadomość tego, że jak to wyciągnie, to jakby otworzyła puszkę Pandory, mówi do mnie. Wszystko wylezie na wierzch. Rozumiem, że bardzo boli. Ale wyciąga pomalutku. Dobrze. Pomalutku. Ona już zaczyna płakać. Zobacz, czym płacze. Jak smakują jej łzy. Czym? Goryczą, ogromnym cierpieniem i niemocą. Tam jest strata. Co przeżyła? Czego doświadczyła? Ona jakby utulała to coś. Mówi, to było moje dziecko. Moje dziecko, mówi. Utraciłam moje dziecko. Słyszałyście to? Tak. Sprawdźcie luk, kto chciał nam coś powiedzieć. Przychodzi do mnie właściciel tego oka. Świetnie. To niech teraz wypowie się, ale w zrozumiałym dla nas języku. A Ewa ugłaskuje wspomnienie o tym dziecku. I pozwala sobie na te łzy. A właściciel tego oka zaczyna mówić. Co chciał powiedzieć? Że mam się Odpieprzyć? No, powiedział to bardziej dobitnie i zwrócił się też do niej bezpośrednio. Ewuniu, chciałabyś, żebyśmy sobie poszły? Nie. Nie. Zgadzasz się, Nie ma takiej opcji. żebyśmy były w twojej przestrzeni i pracowały z tobą? Jak najbardziej. Nie No ma innej opcji. i to jest bardzo dla nas wiążące. On próbuje ją nastraszyć. I co mówi? On jakby wzmacniał w niej ten ból poprzez te dźwięki. To posłuchaj tych dźwięków. Zobaczymy, bo prawdopodobnie to nie jest pierwszy raz, kiedy używa tego straszenia Ewy. To jest jej krzyk, który on
po stracie. To nie jest tylko to jedno dziecko. To się powiela, to cierpienie w niej. To jest krzyk jej cierpienia, jej esencji. Tylko, że jakby w innej konstelacji jest, nie w innej konstelacji, w innych częstotliwościach jest jej przekazywany. Takim bardzo, tak bardzo, bardzo boleśnie. To jest taka jakby fala, bardzo okrągła, która w nią po prostu, w to miejsce czułe, napiera. Okej, nic teraz się na nią nie napiera. Mhm. Bo ani Ewa się na to nie zgadza, a już na pewno nie ja. A ja prowadzę tę sesję. Zgadzam się. Ewuniu, czy chciałabyś teraz usłyszeć swój własny krzyk? Krzyk twojej esencji, krzyk twojej duszy. Tak, oczywiście. Ewuniu, niech czy... wykrzyczy wszystko. Dobrze. Przepuścisz swoją własną esencję. Pozwolisz jej mówić, pozwolisz jej krzyczeć, ty. Tak. Dobrze. Kiedy pstryknę... Zacznij. Uwaga. Teraz. Będziesz w ogóle płakać. Płacz. O czym krzyczysz, kochana? Jakiś smutek mam po prostu w sobie. Jakiś coś. Możesz to teraz wykrzyczeć i wypłakać. Wszystko. Do ostatniej kropelki. Ela będzie zbierała to wszystko do kryształowej, pięknej misy, żebyś mogła to jeszcze obejrzeć. Uszanować samą siebie za to, że takie trudne rzeczy tak wspaniale przetrwałaś. I nie dałaś się złamać. I nie straciłaś odwagi. Ani siebie. Nigdy. Co się pojawia w tym smutku, w tym krzyku? Nie wiem, ale się jakoś tak lżej zaczyna robić, ale czuję, że jest tego naprawdę dużo. Bo ja nawet płakać nie mogłam. Ja wczoraj dopiero mi tak łzy trochę poleciały. Ale ja od jakiegoś czasu, od bardzo, bardzo dawna, nawet czy mąż zmarł, czy mama, czy coś, to ja tak jakbym w ogóle nie umiała płakać. Teraz możesz. Teraz możesz, z samej głębi. Eluniu, powiedz, co widzisz. Widzę, jak ona płacze. Ogromnie płacze. Ta misa kryształowa jest już pełna. Więc powiększamy ją po prostu. Robimy ją coraz większą. Taką bardziej... bardziej chłonną. Pięknie ozdobioną. Ona płacze z pełnym szacunkiem. I nie powstrzymuje się. Ona mówi, wystarczy, już wystarczy. Wystarczy trzymania tam jest, tego. Wystarczy trzymania. W każdej kropli pokazuje się sytuacja, w której ona musiała płakać albo nie mogła pozwolić sobie na płacz. No właśnie, nie mogła. Teraz już możesz. Twoja esencja mówi, że możesz. Czas najwyższy. Oczyścić to też z ciała fizycznego. Tak mówi esencja. I też to też pozwalasz. Jej bardzo pomoże, mówi. I też pozwalasz. Z każdej komórki, z każdego mięśnia, z każdego włosa swojego fizycznego ciała pozwalasz, żeby wyszedł z ciebie ten płacz. Z wielkim szacunkiem. Aż do końca. Aż do końca. Zobaczymy, co siedzi na samym dnie. Co tak naprawdę jest tym słabym punktem? Chcę zobaczyć dno, co jest na dnie. Strasznie krzyczy. Doszło do tego momentu, kiedy może krzyczeć. Może. Płakała najpierw w ciszy.
Teraz wydobywa z siebie dźwięki. Ten krzyk też może być zebrany do tej misy. On już, nikt już z niego nie może korzystać. Nikt. Ani właściciel oka, ani jego sprzęty, ani jego koledzy, ani jego współpracownicy. Bo Ewa zdecydowała się zobaczyć swoją rzeczywistość. Tak, bo ja bardzo siebie kocham i bym chciała właśnie, żebym była sobą. Co jest na samym dnie, Elu? Jeszcze nie dotarło do samego dna, ale jest już coraz bliżej. Jeszcze zostało kilka krzyków, jeszcze kilka łez, mówi. I obiorę to wszystko, mówi. Tam jest poniżenie. Poniżenie. Myślę, że warto, żebyśmy poszły do sytuacji, w której to poniżenie się pojawiło. Ewo, czy jesteś gotowa? Tak. Na trzy. Jeden, dwa, trzy. Elu, Jesteśmy. jak widzisz Ewę? To jest wioska indiańska. Jest młodą Indianeczką. Widzę ją chowającą się w tipi. Jak ma na imię? Wszystko dookoła płonie. Mira, Miri, coś takiego. Mira, będzie Mira. Co się dzieje? Rodzice wrzucili ją do tego tipi. Przykryli ją płachtą. Ona była jeszcze dosyć malutka. Jak na swój wiek. Tak, żeby jej nie zauważono. To były wojska, które zagarniały ziemię i porywali ich po prostu i mordowali. Porywali dzieci czy Dziewczynki dorosłych? dorosłych mordowali, dzieci porywali. Dzieci były dobrym towarem. I znajduje ją jeden żołnierz. Usłyszał jej płacz cichy. Co się I dzieje zostaje dalej? zgwałcona. I płonie żywcem. No nie zostawia śladów po prostu. I pozostało po tym to poniżenie. To jest też poniżenie i cierpienie. Ona jeszcze żyła, jak on ją podpalił. Bardzo trudne doświadczenie, okropne. Czy Ewa wie, dlaczego było na samym dnie, a na nim tyle krzyku i tyle łez? Tak, chciała o tym zapomnieć. A jednocześnie jest to doskonała baza do tego, żeby takie, za przeproszeniem, ciężkie rzeczy się przyklejały. Żeby się to zbierało, bo działa to jak magnes. Jedno do drugiego, jedno do drugiego, warstwa za warstwą. Gdyby na samym dnie było coś bardzo mocnego i pięknego, to żadne takie G nie przykleiłoby się. Czy może popatrzeć na to w taki sposób? Stara się. Widzi to wspomnienie. Mówi, że nie chce już tego nosić jako traumy, jako bólu. To może zdecydować, co z tym zrobić. Chce, żeby Może. przestało boleć, oczyścić ten ból. Zrobi to. Tak, spogląda na swoje ciało, na swoją skórę
i na swoje narządy intymne. I kiedy patrzy na to, uświadamia to sobie, zaczyna dbać o siebie z tą miłością, którą ma, którą przed chwilą, o której powiedziała. Co się dzieje? Subtelnie, energetycznie i na poziomie jej duszy, jej esencji. To jakby zaczęła się zasklepiać. Pamięć o tym, te wszystkie sytuacje, które później się wydarzały na bazie tego, które wypłakała teraz, ten jakby płacz pozostawił w niej takie małe luki i ona teraz zaczyna je wypełniać, ale z sobą troszeczkę. Tak zaczyna się ukołysać jakby. Dobrze. Głaskać się, uspokajać, mówić, teraz już jest dobrze. Już nie ma tego bólu. Kołysze się, tak jakby sama siebie w ramionach. Utula. Mówi o miłości. Samej sobie. Daje sobie samej morze miłości, oceany. 1000 razy większe niż ta kryształowa misa pełna łez. Zamiast krzyku daje sobie najcieplejsze, najpiękniejsze słowa. Wyznania. Mówi o swoim pięknie, o swojej mocy, o swojej pewności siebie. Mówi o wartości swojej, że ona jest wszystkim, a nie nikim. Że jest pełnią, a nie tylko fragmentem, który trzeba dopasować. Dobrze, bardzo dobrze. Cały czas się tuli, a ty, Elu, popatrz z góry, jak wygląda teraz w trakcie tego utulania się i mówienia do siebie tych rzeczy związek energetyczny z tym gwałcicielem? Bo bez wątpienia on cały czas jeszcze jest. Jakby od jej strony ten związek zaczyna się wypalać dosłownie. Dobrze. Tak jakby ona ze swojej strony wypalała tą nić, która ich łączy. To zanim Ona wybacza jemu, jakby rozumie, może nie wybacza, tylko bardziej rozumie. To co rozumie? Co rozumie? Jak można zrozumieć to, że dorosły mężczyzna gwałci małą dziewczynkę i podpala ją żywcem? Co rozumie? Co wybacza? Wiesz, ona pamięta z poprzedniej sesji wybaczenie. Tylko ona zapomniała na ten moment, na tamten moment o tym, co dzisiaj odkryła. I wie, na czym to polega. To co Dlatego rozumie? ona mówi, że rozumie, że to, co się wydarzyło, było zaplanowane, zaprogramowane. Przez kogo? Ona odpowiada przez właścicieli energii, którą oni, ona i on, ten gwałciciel, podarowali im. Tak dosłownie mówi. To wzywa tych właścicieli. Są. Ten, który przeklinał na nas wszystkie przed chwilą, też tu jest? Też jest, jest. I oprócz niego kto jeszcze? Są gady. Są szaraki, które tam siedziały w tym kokpicie. Jest kupa gadów. Kupa gadów. Humanoidzi jacyś? Znaczy jest ten główny. Ten główny. I ten główny to jest właśnie ten, który przeklinał? Ten, który przeklinał. Okej. Okay. Przychodzi do mnie informacja, że tamtych innych pogoniłyśmy wcześniej. Okej, okay, czyli ten był cały czas, rozumiem. Nigdy nie poszedł. Na to wychodzi.
kręcił się w pobliżu. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że teraz dał się odkryć. Może gdyby nie kłapał swoją Trzymał buzię paszczą, na kłódkę, no właśnie. to by nie został znowu odkryty. A tak sam się podłożył. No właśnie, on nie myślał, że odczytamy to, że usłyszymy to, że to jest tak bardzo słyszalne. I myślał, że do nas dotrze na poziomie subtelnym i się przestraszymy, zamkniemy sesję i do widzenia. I zostawimy Ewunię tak, jak jest. Szambie. Ale niestety nie. Okej. No dobra, no to mamy całą baterię tych bytów. Jest mężczyzna, z którym związek energetyczny zaczyna się wypalać. A Ewa cały czas się tuli i cały czas się kołysze. I coraz więcej rozumie z całej tej sytuacji. I cały czas mówi do siebie, jak jest mocna, wielka, wartościowa, piękna, wspaniała, najlepsza dla siebie. I teraz obserwuje, co się dzieje z tym mężczyzną i z tymi bytami, a szczególnie z tym, który tak bardzo przeklinał i myślał, że jest nie do odkrycia. Mężczyzna tak jakby zaczynał przecierać oczy w ten sposób, jakby zaczynał się otrzepywać, dosłownie otrzepywać. Chciałby coś Ewie powiedzieć teraz? On nie jest w stanie nic mówić. To może by On jest po prostu, on, dla niego to jest taki jakby szok fizyczny wręcz. On jakby zaczynał otrzepywać się z tego brudu, z tej lepkości swojej. Okej. Bo informacja do niego doszła. Dobrze. I jak on rozumie te informacje? Bo my już... On jeszcze nie rozumie. To On dlatego wie, że coś jest nie tak, dlatego się otrzepuje, to nie wie, niech co się jest grane, rozejrzy. nie wie. Ma taką wielką szansę, ogromną szansę, może być może jedyną w swojej egzystencji, żeby się zorientować, w czym bierze udział, komu służy i do czego. Bo Rozgląda się. podejrzewam, że to nie był jedyny raz, kiedy zrobił coś takiego. Może w tym życiu również to robi. To może jednak by chciał coś powiedzieć Ewie. Mówi, że nie wiedziałem. A teraz wie? Ciężko, jest ciężko, nie wiedziałem. Cały czas powtarza, jest ciężko, ciężko. To co teraz wie? Że nie jest sam. W sensie, że sam nie decyduje. To kto decyduje? Pokazuje na tych, którzy stoją za nim. O czym decydują? O tym, jaki ma być. Jaki ma być? Zły. Co to znaczy zły? Potworny. Mówi, że ma krzywdzić. On jakby też zaczynał płakać, tylko on płacze ze wściekłości. On ma jeszcze mnóstwo złości w sobie. Pomyślał, że jest silny, a jest słabym kociakiem, któremu można powiedzieć wszystko i zrobi wszystko, co się chce. Widzi to? Widzi, jak bardzo nim manipulują. Jak bardzo jest słaby, kiedy pozwala na manipulację sobą? Bo siła nie polega na krzywdzeniu innych. Wtedy się nie pokazuje siły, tylko pokazuje się ogromną słabość. Pokazuje się miałkość. Słabość na każdym poziomie. Na poziomie duszy, energii, psychiki, charakteru,
ciała fizycznego również. Mhm. To teraz tej dwójki, to Ewa jest silna. Jest mocna. Dlaczego? Ponieważ ona rozumie. Rozumie, widzi i potrafiła powiedzieć, że ona wybacza. Ona, dla niej ta sprawa już jest zamknięta. Ona tuli sama siebie. I rośnie. I ona decyduje. To ona decyduje. I ma świadomość tego, że to ona decyduje. Jak teraz? Reakcja? Elu? On odsuwa się i spuszcza głowę. Nie ma odwagi patrzeć na nią. Ale przyjął informacje te wszystkie. Może spróbować, jak to jest być silnym. Tylko naprawdę silnym. Chciałby? Chciałby skorzystać z szansy. Co niech to zrobi? Pierwszy krok. Co robi? Szuka czegoś w sobie. Zanim zaczniesz... Szuka... Szuka siebie. Dobrze. Szuka siebie i niech zrobi pierwszy raz zgodnie z własną wolą, po swojemu. Znalazł siebie. Dobrze. Maciupkiego, ale jest. I jaka jest jego pierwsza samodzielna decyzja? Odchodzi od nich, jakby robi krok do przodu, aby się oddalić od tych gadów. A od Ewy? To znaczy, on stoi już w oddali od Ewy, ale oddala się od nich. Tak jakby stoi po jednej stronie Ewa, on i te gady. Czy pomiędzy nim a Ewą jest jeszcze jakieś połączenie? Cokolwiek, co ich łączy? Z jej strony nie ma nic. Ona wypaliła ten sznur. Dobrze. Z jego strony? W stosunku do Ewy? Z jego strony kikut jeszcze wisi. Okej. To może taką decyzję by podjął. Żeby nawet kikut nie został, bo Ewa nie chce, nie życzy sobie nigdy więcej już go spotkać, nie spotkać. Mówi, dobra. No. Zrobił porządek? Ściągnął to, co jeszcze zostało z jego strony. Co to zmienia? Dla Ewy, dla niego i dla tego układu z bytami. Dla niego to, że nie ciągnie go do niej, nie będzie ciągnęło. Dobrze. Chociażby miał się 1000 razy jeszcze urodzić, mówi. Dobrze. Dla Ewy. Dla Ewy, Ewa jest bezpieczna. Tak Ewa mówi. Czuje się bezpieczna. Sama z sobą, bez niego. I w stosunku z tymi bytami. Te byty nie mają do niej dostępu poprzez niego. Okej. Okay. Czyli one mogły się, te byty, dostać do Ewy poprzez tego mężczyznę, poprzez tamtą sytuację. Tak. Na ten moment tak. To tylko z tego względu. Więc jeżeli Ewa każe mu wyjść, to jednocześnie wywala ich. Tak? Czy to nie jest aż takie proste? Wiesz co? Ona wyciągnęła to, ten swój najsłabszy punkt. W momencie, kiedy ona go nie wiem, zniszczy, czy, bo to jest też jakby taki jakiś program albo coś. Jeżeli ona to unicestwi, to w sumie oni wszyscy zmykają stamtąd. No dobrze. Bardzo dobrze. To... Sprawdzimy jeszcze za chwilę punkty Ewuniu. Ewuniu fizyczna. Chciałabym, żeby kawałek pracy było poprzez ciebie. Chciałabyś? No dobrze. Zrobimy taką rzecz. Wiemy, że jest jakiś centrum dowodzenia. Bo byłaś tam.
subtelnie przed chwilą. Wiemy, że jest jakieś urządzenie do wyciągania z ciebie energii. To znaczy, że jakaś energia z ciebie została wyciągnięta. Czy chcesz, żeby twoja energia szlajała się gdzieś po przestrzeniach poza tobą? Nie ma takiej opcji. Nie ma. Nie ma mojej zgody na to. Policzę do trzech i na trzy klasnę, a ty tę energię anulujesz, usuniesz. Czyli nie wolno, nie pozwala, żeby twoja energia była gdziekolwiek poza tobą. Gotowa? Uwaga. Raz, dwa i trzy. Jak czujesz? Anulowana? Czuję, że tak. Świetnie. Ela potwierdza. Kiwa mi tu głową. Widzisz, jaka jesteś? Sprawcza. Druga rzecz. Informacje, które z ciebie i o tobie wyciągnięto. Nawet jeśli są gdzieś ukryte albo użyte do czegoś, czy chcesz, żeby były poza tobą? W ogóle niech to zniknie, gdzieś przepadnie. To znowu nie chcę nic. Policzę do trzech i na trzy znowu wykasujesz informacje o tobie, które są poza tobą. Raz, dwa i trzy. Poszło? Poszło. Ja czuję, że poszło. Świetnie. Ela już mi też pokiwała głową. To teraz masz teraz tylko te byty i tego mężczyznę i resztę akcesoriów, które jeszcze zdążyli tobie w międzyczasie pozakładać. Chcesz to nieść na sobie? Nic. Nic starczy tego wszystkiego. Więc te dość. Kurze, te wszystkie jakiekolwiek implanty jakbyś miała, ściągasz. Powiedz, czy gdzieś czujesz coś, co nie należy do ciebie. Oglądasz się i wyczuwasz od czubka głowy. Zaczynasz. Głowa. Głowy tak nie czuję. Elu, coś było w głowie? Tam były te kropeczki malutkie. Okej, okay, kropeczki malutkie na podłogę, bo tam jest tego miejsce. Uruchamiały programy? Właśnie te o tym, że nie zasługuje, że nie jest ważna i coś inne jest ważne i pod spodem te robale, tak? To robale, fru z głowy też, z programami. O traumach, chorobach, bólu, że świat ciebie, Ewo, potrzebuje, że ludzie cię potrzebują. Nie, ty sama siebie potrzebujesz przede wszystkim. Świat sobie poradzi, z tobą czy bez ciebie. Ludzie też. A najbardziej sama siebie potrzebujesz. Robale wyszły na podłogę. Idziemy dalej. Elunia, co widzisz? Tutaj jakby coś w gardle było, ale to wiesz co, to jakby to był cień już po tym, co było. Żadnych cieni nie zostawia. Nic. Cień wyciągnięty. Korpus. To było pozostałości jeszcze po tym kurzu. Żadnych pozostałości nie ma. Wszystko złazi. Co to było? Co to za pozostałość? Co to za cienie? No właśnie, cienie. Tak do mnie przychodzi jako cień. To obejrzyjcie. Tego kurzu. Obejrzyjcie ten cień i pozostałość. Co to przychodzi do mnie, że to jest pamięć. Z pamięcią, jakby pamięć tego, co... No z pamięcią właśnie. Nie ma nic złego. To są informacje. O co chodzi z tą pamięcią? Czym to jest? Wiesz co, to jest już zalążkiem programu. No to kolejnego. Won z tym. Już. Na podłogę. Ściągnęłyśmy. Bo tym razem
Ewa może zrobić tą pracę całkowicie, a nie tylko, że wystarczająco dobrze, że tyle to już wystarczy, że już jest trochę lepiej, to jest ok. Tu nie ma takiej zabawy w półśrodki, albo wszystko, albo nic. Wszystko, wszystko. No właśnie, to żadnych cieni nie zostawia, żadnej pamięci nie zostawia, żadnych zalążków nie zostawia. Na podłogę z tym. I niżej. Szukamy. Ten żołądek i plecy, bo to koniecznie jest jakby żołądek. Lżej. Teraz poczułam coś, no właśnie, ale... Żołądek. Ewa przyszła z bardzo silnymi bólami żołądka. Wiesz, to przyszło do mnie, że to właśnie, ta trauma jakby, ta poprzednia sesja pozwoliła jej zobaczyć to, co jest teraz. To, nie wiem, może to brzmi bardzo dziwnie, ale obrała tamte traumy, tamte programy, pozbyła się tamtych rzeczy i wylazło na wierzch to, co było bardzo, bardzo ukryte. Że gdyby nie tamta praca, to byłoby ciężko to znaleźć. Podejrzewam, że bez tamtej pracy to by nie wyszło. Okej. Bo to było bardzo ukryte. I to przełożyło się też na żołądek. Bo to przyszły emocje, to przyszły, nie wiem, jakby niestrawione takie przeżycia. I to wywaliło w żołądku. To teraz pozwala sobie to strawić, przeżyć. Cały czas się tuli, cały czas się kołysze i mówi sama do siebie o miłości, o pięknie i mocy. I obejrzyj jeszcze plecy, bo też bóle pleców. Jakby na wysokości. Te plecy to szły od narządów płciowych. Tam też było dużo traum, było dużo przeżyć takich niefajnych. Tam były poronienia, były śmierć przy porodach, umarłe dzieci. I to przykładało się na krzyż, przychodzi do mnie. Czy gwałt również? Też. Ten ból taki, taki jakby niewinność jej po prostu została pogwałcona na wieki już, przychodzi do mnie, na zawsze. To nieprawda. Ale tak, tak, taka ta pamięć jest tego. Dlatego to się przedkłada też, to nosi ją, o, jakby to powiedzieć, ten kręgosłup, to jest taki, wiesz co, jej filar, o. Nie ma czegoś takiego, że na zawsze. Na wieki. Nie ma też, że nigdy. Koniec z tym. Koniec z tym. Oczyszcza to. Rozpuszcza. To na zawsze właśnie się skończyło. Przy tych bólach bardzo często pojawiał się lęk, natłok takich lękowych myśli. Co z czym rezonowało, odpalało się? Elu? Wiesz co, tu się wszystko odpalało naraz. I głowa, i klatka piersiowa, narządy intymne. To wszystko, wiesz co, dotyczyło traum. A wszystko było na bazie lęku, strachu, bólu. No tak. W narządach płciowych, w żołądku, w plecach, w kręgosłupie, w głowie, w głowie. Oczach, To wszędzie. programy, a implanty. Wiesz co, ja nie widzę tutaj żadnego implantu już. Okej. Obejrzyj też ramiona, ręce, dłonie, kręgosłup z każdej strony. Również skórę. Skóra, wiesz co, przychodzi do mnie, że to była pamięć tego płynięcia. To też oczyszcza. Też ukochuje, utula, rozpuszcza, spala, może zrobić... Fizycznie potrzebuję siebie utulić i dlatego tak dobrze się objęłam. Obejmij się. Tul się, tul się. Głaszcz się. Ja patrzę teraz od czubków włosów. Jeszcze raz skanuję ją dokładnie. Jakieś pozostałości, jakie są, to wskazuję jej, żeby ona sama to oczyściła. Już jej nie pomagam. Dobrze. Aby się wypełniła. Tutaj jeszcze oczka trochę może wypełnić.
bo ucierpiały i widzę tutaj Tak, oczy ja tchawicę. ciągle takie smutne miałam i to nawet sobie tu zapisałam, tylko zapomniałam powiedzieć. Ja ciągle widziałam smutne oczy w sobie fizycznie. Teraz wypełnij się tym, czy tym chcesz, miłością swoją własną do siebie. Tym poczuciem, że jesteś odważna i silna i mocna i że rozumiesz, że ty wiesz, kim jesteś. I ani żaden mężczyzna, ani żaden byt nigdy nie będzie od ciebie większy. Nigdy. Tutaj jeszcze wypełnia struny głosowe, których nigdy nie mogła użyć, żeby wykrzyczeć, wypłakać, wywrzeszczeć. To jest prawda. To przy okazji Te barki, które też dźwigały takiego mnóstwo cierpienia i odpowiedzialności o, za wszystkich, za wszystko. To jakby na barkach miała cały świat po prostu. Też wypełnia. Dobrze. Przy okazji sprawdź, skąd to lubienie palenia. Ewa powiedziała, że lubi palić, a jednocześnie jest to jeden z punktów do pracy. Wiesz co, to było to jakby to zanieczyszczenie, które w niej było. To też mi, wiesz co, wygląda ten kurz, to jakby pochodna dymu jakiegoś, który ją wypełniał cały czas. Czyli lubi się dymek z dymkiem. No lubi, ciągnie się dymek do dymka. Tak, jak się oczyści, to... Może być tak, że nie będzie paliła, że już jej się nie będzie chciała, nie będzie potrzebowała. Jak tylko postanowi, Zawsze do może. nas przychodzi. Zawsze może decydować. Gorzej, jak nie ma możliwości wyboru, bo po prostu się odpala program. A jak już programu nie ma, to nie ma co się odpalać. Wtedy ma się wybór. Palę, bo chcę, albo nie palę, bo chcę. No właśnie, tutaj płucka też oczyszcza sobie. Dobrze. Tu ramiona i łokcie i ręce. Takie troszeczkę były zesztywniałe. Biodra też. Widzę, potrzebują. Dobrze, to niech sobie pracuje tutaj. Elu, ty oglądaj i czy zostawisz mnie z Ewą subtelną? Tak. Ewuniu? Jestem. Jak się czujesz? Dużo lepiej. Że jak byłam dzieckiem, to czytałam taką bajkę i właśnie mi się przypomniała o tym, że jak ktoś narozrabiał, a był taki mądry król, to temu złoczyńcy pozwolił wybrać dla siebie karę za swoje złoczynienie. I tak sobie pomyślałam, że może z powodu tego, że już wreszcie czujesz się silna i mocna, chciałabyś pozwolić wybrać temu humanoidowi, jego kolegom, ale również temu mężczyźnie, na co pozwolisz im? Że mają wybrać sposób wyjścia z swojej przestrzeni. Co ty na to? Spośród dwóch? Twoja sprawa. Ty decydujesz. Niech sobie wybiorą sposób. Oni wiedzą, jaki sposób ich czeka. Jaki ich czeka? Wiedzą, albo wyfruną, albo po prostu znikną. Oni wolą tą łagodniejszą, czyli wyfrunąć. Zapytaj, dlaczego wolą łagodniejszą. To jest bardzo sprytne z ich strony. Wyfrunąć, później mogli. Mogą wyfrunąć. Dokładnie, jeżeli znikną, to już się nie pojawią. Oni tak rozumują, ale to jest tylko ich rozumowanie. Okej, okay. To już wiesz, czego się boją i wiesz, że knują. Mimo że stoją na ostrzu noża, to i tak knują cholery jedne. Nie przestają. To w takim razie ty wybierzesz. Ty wybierzesz, nie dając im żadnej Znikną. alternatywy. A może nawet Znikną wybuchną. bez powrotu. No, Znikną mogą bez wybuchnąć i powrotu. zniknąć. Ja ich chcę wysadzić po prostu, niech lecą gdzieś tam.
No to co? Jak bomba wybuch. Jak bomba wybuch. Mężczyzna również, czy jemu pozwolisz wyjść? A niech wylezie tam, jak coś zrozumiał. Chyba, że nie zrozumiał też. To razem z kolegami. No to a jak subtelna? Bo Może widzi. wyjść, ale ma zabrać wszystko ze sobą, co tutaj jeszcze zostawił. Dobra, to ma zbierać. Wszystko co jego. Ciągnie za sobą, niech wychodzi. I już. Do widzenia. Proszę. Nie do widzenia. Żegnam. Ujemy. Żegnaj. Na zawsze. Wyszedł. Wyszedł. Nie zostawił nic po sobie. Nie, pilnowałam, patrzyłam. Dobrze. Teraz szklana misa z tymi łzami, z tym krzykiem. Rozpuścimy ją. To rozpuszczasz. Wszystkie Już nie ma implanty. znaczenia. Tak jest. Implanty, te roboty, te wszystkie urządzenia, cienie, które ma na siebie założyć. Może mają wszyscy naraz, co? Humanoid. Humanoid. Dobrze, bardzo dobrze. Ubiera się. Wszystko na głowę ma sobie założyć. A to jest ten sam, co z poprzedniej sesji był? Jakiś ten Markus? Czy to nie? Czy to jest Nie. inny? Nie. To inny. To kto to? To jest zupełnie ktoś inny. A zna Markusa? Znam. A kim jest dla Markusa? Szefem. Och, czyli jeszcze wyższy. A ma swojego szefa? Mówi, że nie. A ma? Sprawdź. Nie wierzysz mu. Chyba No ma. co? Zawsze Chyba ma. ma. Ma? Ma. To niech przyjdzie. Ma. Jest jeszcze większy, paskudniejszy. A czy coś cię łączy z jego szefem? Łączy mnie z tym okiem. Z tym okiem. A te wszystkie cienie, te ślady, te pamięci i to oko, które jest też hologramem, to wszystko, co takie nie wiadomo jakie. To bardziej tego humanoida, czy jego szefa? Szefa. Czyli jednak gdzieś coś z nim się łączy. Kryją cały czas. No właśnie. Dlatego dużo tych takich mglistych rzeczy było. On w ogóle jest taki mglisty jakiś. Dobrze. No to wszystko, co mgliste, rozkaż mu, żeby zebrał. Jakiś obślizgły mi się wydaje. Widzisz go, Ewunio, fizyczna? Ja jakoś tak go poczułam. Poczułaś. Takie To rozkaż mu obślizgły. teraz to wszystko, co obślizgłe, to wszystko, co mgliste, Fuj. Ma zebrać. Ma to zabrać, to jego. Wszystko. Z całej przestrzeni, z całej ciebie. Ewoniu subtelna, gdzie jeszcze to zostawił w tobie? Aż mnie wzdrygnęło. Było jakby jeszcze na mnie. Na skórze? To jakby było na mojej skórze dosłownie. No właśnie, to ja też to czułam. Dlatego mnie tak szczepnęło. To jakby wyrwało ze mnie coś. Bardzo dobrze. Sprawdzasz siebie teraz. Od strony fizycznej Ewa fizyczna, od strony subtelnej Ewa subtelna. I jeszcze zapytaj Teraz mam Eli. wrażenie, że to wszystko. Że to wszystko. Zapytaj jeszcze Eli. Powiedz, żeby uniosła się do góry i zobaczyła z góry, z boku, z perspektywy. Ma jeszcze zebrać, mówi. Ma jeszcze zebrać. Dobra. Rozkazujesz. Jeszcze tam coś. Gdzie jeszcze zostawił? Przestrzeni do mnie przychodzi. I wokół mnie. Zbiera wszystko. I przykleja to sobie do siebie, jak cekiny. O właśnie, ja to tak właśnie robię, że to się takie do niego coraz to bardziej i obślizgłe takie widzę, aż spływa po nim to diabelstwo. Ma się Tak się robi. trzymać. Ma się No trzymać. ma się trzymać, ale takie jest też obślizgłe to na nim. Dobrze. Tak go ściąga na dół, takiego go widzę, fuj, obrzydliwego. Wszystko zebrane? Tak. Ela sprawdziła? Tak, mówi, że tak. Dobrze. To co chcesz z nimi zrobić?
Rozwalić. Dobrze, Tak zatrzymaj się. mówiłam, wybuchnąć i Wybuchnąć i rozwalić. zanihilować. Dobrze, za chwilę to zrobisz. Ewo fizyczna, co czujesz patrząc na nich, czując ich w swojej przestrzeni? Dla mnie to tam, oni wrażenia żadnego nie robią, są obrzydlistwo. Ja jeszcze nie wiem, czy ja jeszcze właśnie czegoś na tej skórze nie mam, bo takie jakieś, albo jeszcze może tak tylko mam. Czy czujesz obrzydzenie do nich? Takie coś fizycznie, jakoś takie coś mi po ciele lata. Czy jesteś na nich zła? Czy czujesz do nich nienawiść, niechęć? Ja nie mam aż takich tych. Ja po prostu chcę, żeby to tak zebrać wszystko i żeby to tak się zmalało, zgniotło i żeby to gdzieś Ewuniu, tam ale oni wypadło. są cały czas tutaj z pewnego powodu. Musi być coś niskowibracyjnego jeszcze w tobie. Na przykład możesz się ich obawiać albo czuć obrzydzenie, czy taką niechęć, co pozwala im Właśnie jeszcze przy czuję tobie jeszcze być. jakieś takie na ciele fizycznym, takie coś To jeszcze czuję, poszukaj jakby jeszcze i gdzieś zobacz, do co mnie to jest. tutaj. Poszukaj tego. Poszukaj i nazwij. To jest bardzo ważne. To część uświadomienia. Uświadomienie równa się świadomość. No nie, nawet gdzieś tak w okolicach tych intymnych, nawet aż coś takiego poczułam i Nazwij to. Jakie to uczucie, jaka to emocja? takiego wstrętu jakby jakiegoś. Wstręt. Znalazłaś to, kochanie. Brawo. Subtelna Ewo. Tak. Jak ty to widzisz? Szukam tego w sobie. Fizycznie znalazłaś wstręt w okolicach intymnych. Nie czuję subtelnie. Subtelnie już nie ma. Nie czuję subtelnie. Dobrze. Zostaw mnie teraz z Elą. Elu, rozłącz się. Jestem. Elu, chciałabym, żebyś popatrzyła, stanęła jakby tak na granicy dwóch wymiarów. Wymiaru subtelnego Ewy i fizycznego, i powiedziała mi, skąd ta różnica w odczuciach, skąd ten wstręt i brak wstrętu w subtelności. To tak jakby ciało fizyczne jeszcze pamiętało to. Jakby jeszcze nie do końca została wypełniona od wewnątrz, aby się tego wstrętu pozbyć. To jest może też pamięć komórkowa jeszcze. Niech zbierze. Ewuniu fizyczna, zbierz ten wstręt. Rozpuść go i tam również, tam gdzie masz swoje kobiece narządy, wewnętrzne, zewnętrzne, wszystko, od przodu, od tyłu, z każdej strony, również tam ukochujesz się. Tam też jest moc. Tam może być moc. Kreacja. Piękno. Kiepsko z tym było u mnie. To teraz możesz zrobić super. To niekoniecznie musi oznaczać, że zaraz pójdziesz Nie. w seksualne tutaj zabawy. Nie. Absolutnie. To jest energia. Może się w taki sposób wyrażać, ale niekoniecznie. To jest poczucie kobiecości, poczucie swojej mocy, takiej siły, ale też zdrowia. Miednica jest najsilniejszym miejscem w całej kobiecie. To nie Tak, rękami teraz można. czuję, jak tam energia właśnie przypływa i tak Cudownie. jest, tak fajne, takie fajne jest właśnie wszędzie tutaj, w całym dole brzucha. Wszędzie, w ogóle zresztą po całym ciele fizycznym nawet takie fajne uczucie mam w rękach, w nogach. Żołądek też. Tam też jest siła. Tam też jest Żołądek moc. właśnie.
i w klatce piersiowej zaczynasz oddychać. Czuć życie. To życie to coś więcej niż fizyczne ciało. To dużo więcej. To moc ożywiania, tworzenia. Takie spalenie mnie to też chyba dawało ostatnio wyraz przez to, że ja co tak nie lubię, a zerkałam do lustra i ciągle widziałam jakąś taką to twarz coraz starszą i nie wiedziałam czemu, mimo że to przecież tam mam swój wiek i wiem o to, ale to ostatnio to było takim jakimś takim naciskiem na mnie. To takie właśnie chyba też było do tego, żeby właśnie odkryć to wszystko właśnie tak dogłębnie, jak dzisiaj weszliśmy tam do tego zupełnie środka. Takie wszystko było, to do swojego gardła pokazywało też jak... puszczasz swoją moc. Do swojego języka, narządów mowy, oczu, nosa, uszy, intelektu, mózgu. Wszędzie ją teraz czujesz. Wszędzie. Cała jesteś mocą. I pozwól na to. Bo jedyną istotą, która może pozwolić albo nie pozwolić, jesteś ty sama. Zobacz, ta banda tu stoi. Guzik mają do powiedzenia. Sterczą jak kukły. Nawet się żaden nie ruszy. Czekają na rozkazy od ciebie. Co powiesz? Niech znikną. W ogóle ja się dziwię, że oni jeszcze tam stoją. Zapytaj, czy chcieliby już pójść. Nie wiem, jakoś tak nie odbieram zupełnie tego przekonująco. Także nie wiem, co jeszcze. Elu, co powiedzieli? Że gdyby ich tak teraz odmrozić, to by czmychnęli, gdzie pieprz rośnie. No właśnie, bo oni jacyś tacy przyklejeni. No właśnie, bo ich zmroziłyśmy przecież. Aha, no to dlatego. No dobra, to nie ma co zwlekać. Liczę od 1 do 3. Ewuniu, użyjesz swojej mocy na poziomie fizycznym i na poziomie subtelnym. I tak pierdykniesz, zrobisz taki wybuch, że Hiroshima, Nagasaki i Czarnobyl to pikuś. Razem wzięte, oczywiście. Gotowe? Ze wszystkim. Z tą zgodą, z pozwoleniem. Ze wszystkim. I te traumy, i to wszystko, i te umowy, i to ich bycie, i te manipulacje, i te ich sprzęty, i te centra zarządzania, wszystko pójdzie z dymem. Uwaga. 1, 2 i 3! Zrobiłyście identyczną minę, dziewczyny. Co tam się działo? Opowiedzcie. Ojajaj. Rozpierducha. Rozpierducha. Porządna chociaż. Ojajaj, naprawdę. Nic nie zostało? Żaden cień? Nic. Ani wspomnienie? Nic. Nie. Czyściuchno. Czyściuchno. Ewunia. Jak żołądek? Dobrze jest wszystko. I w ogóle jakoś tak taki fizycznie normalnie czuję taką dobrą energię wszędzie, w nogach, w rękach, w żołądku, w klatce tutaj gdzieś. Jakoś tak, aż mi się w głowie kręci. Dobrze, bardzo dobrze. Bo się wszystko tam naprawia i harmonizuje. To jeszcze szybciutko popatrzmy, jak przyszłość Ewy, szczególnie jeśli chodzi o zdrowie. Bo to był taki najważniejszy punkt tej sesji. Jak będzie dbać o siebie, wszystko będzie dobrze. A co to znaczy dbać o siebie? Wewnątrz siebie. Wewnątrz siebie. Tu słuchać siebie, kierować się do siebie, nie patrzeć na wszystko, co sąsiad, kolega, koleżanka w pracy. Patrzeć to, co w sobie jest. I na tym się koncentrować, na swoim centrum, na swojej wspaniałości i miłości. Czyli to tulenie. I wtedy wszystko zacznie się układać. Dokładnie to tulenie, ukochanie się. I wszystko zacznie się powoli samo układać.
Tak po Ja to prostu. robiłam, ale jeszcze chyba jednak to coś mi tam przeszkadzało, Przeszkadzało. to było nieprzerobione, bo ja naprawdę starałam się, raczej nawet mówiłam, że więcej tej energii, radości w sobie, ale coś jednak, No. coś mi, dlatego To ta właśnie wielka jest ta sesja. kopalnia, którą dzisiaj To ta odkopałeś. kopalnia, jak nie wór pierwszej sesji, tak? No. A właśnie, no czasem Teraz. tak mają te najsilniejsze istoty. Często to są kobiety, które miały wiele wcieleń, wiele doświadczeń, mają ogromnie dużo do oczyszczenia. Nie dlatego, że były głupie, słabe czy coś takiego. To po prostu, żeby je utrzymać w ryzach, to te byty muszą ponakładać tak wiele zabezpieczeń. Właśnie nie dlatego, że są słabe, tylko dlatego, że są bardzo silne. Tak jak Dokładnie. ty. No właśnie, ja już im podziękowałam i niech już się nic do mnie nie przylepia. To teraz dbasz o siebie. Ale było mi to potrzebne, bo teraz to naprawdę czuję takie, było potrzebne to drugie po prostu spotkanie, bo ja cały czas coś czułam, zresztą wiesz, Anetko, że odzywałam się po prostu nawet do ciebie. No. Ewuniu, czy teraz czujesz, że wszystko zrobiłaś? Czy możemy zamknąć sesję? Tak, możemy. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Elu, subtelnie już też gotowa, Ewunia? Subtelna się jeszcze ugłaskuje, wyrównuje, Może to więc robić mówi, że też jest zawsze. gotowa. Tu zawsze Ona? działa. Tak. Super. I niech jeszcze zasili, zregeneruje ciało fizyczne, to się będzie Robi to odbywało. cały czas. Dziewczyny, rozłączacie się ze sobą i ze wszystkimi, i ze wszystkim. Kompletnie każda z was zostaje ze sobą, w sobie. Na jeden. Jeszcze raz. Możecie się obie, każda siebie, ukochać i poczuć tę własną moc. I zaczynacie odkrywać coś ciekawego, coś, czego nie wiedziałyście o sobie wcześniej. To w jaki sposób tej mocy użyć. Macie coś do zrobienia w swoim życiu, swojej egzystencji, to właśnie teraz użyjcie mocy do tego, żeby to zrobić. Dam wam chwilkę. Taki bonusik za super pracę. Zrobione. To teraz na dwa. Z tą mocą, z tą siłą i z gotowością wracacie. Wasze ciała zregenerowane, odświeżone, piękne, młode, rześkie, tryskające żywotnością, kobiecością i wspaniałą energią zaczynają się budzić. I na trzy. Wracacie i możecie otworzyć oczy. Ja już jestem. Jak się czujesz, Lu? Cały czas mi się Bardzo dobrze. myliłeś. Ewuniu, a ty, jak się czujesz? Ja się czuję, wypłakałam się. W ogóle odczuć miałam bardzo, bardzo dużo. No, a te oko takie wyraźne, co się tak gapiło, ale mówię, ja już go wcześniej w ogóle właśnie często. Widziałam, ja zapomniałam nawet przed tamtą sesją, nie? Ale widocznie to też nie był ten czas, bo ja wtedy go nie widziałam przed samą sesją. W ogóle kiedyś tam wcześniej mi się tak pojawiało, jak oczy zamykałam, to coś Tak. tam się, jak się chciałam wyciszać, nie? Ewoniu, powiem ci coś, co my z Elą odkryłyśmy w trakcie pracy z różnymi osobami, że, ale również z nami samymi, bo my też swoją pracę wykonałyśmy, wiesz. Więc pracujemy ze sobą również. To jest tak, że czasem, esencja jest bardzo mądra. I ona doskonale wie, ile pokazać, żeby nie było za dużo naraz dla ciała fizycznego. I czasem tak jest, że
jakąś pracę trzeba wykonać tą zwierzchu, coś, co i tak wydaje się ogromnie dużo, żeby mogło wyjść na powierzchnię coś, co zazwyczaj już jest naprawdę mocne. No, bardzo. Gdybyś na No samym właśnie. początku miała dogrzebać się do tych bardzo poważnych rzeczy, no zobacz, jaki straszny gwałt, taki plus spalenie żywcem, to wiesz, w ogóle zderzenie się z takim przeżyciem, z taką traumą, to mogłoby być bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Albo w ogóle nie do przerobienia na tamten moment. No właśnie, tak mi się wydaje, że dlatego właśnie to było potrzebne. Ale to nawet krótko po tamtej sesji to już wychodziło u mnie, nie? Że po prostu, no i dobrze, że tak się teraz stało. W ogóle to chyba wiem, że Indianką byłam, bo przecież noszę chusteczki tak jak. Jak indianki. Jakie. Dziewczyny, zaraz jeszcze chwilę porozmawiamy. Tylko jak zawsze zapytam Ewuniu, czy publikujemy sesję, czy chciałabyś opublikować, czy zostaje prywatna. Po wyłączeniu porozmawiać, to coś chcę powiedzieć? Tak, zaraz tylko to pytanie jeszcze. Dobrze. Publikujemy, czy zostaje prywatna. No właśnie o tym chciałam porozmawiać po złączeniu. Okej, bo mi przerwało. No dobrze, dobrze. To w takim razie zastanowimy się. Dziękuję wam, drogie panie. Wyłączam Dziękuję. nagrywanie.